Będziemy maszerować szlakami unitów podlaskich, którzy byli u nas w Łomazach tutaj. Będziemy szli szlakiem tym, którym oni byli gonieni w czasie wygnania. Po trasie będą zaznaczone punkty. Przy każdym punkcie będzie odpowiedź na pytanie o unitach, które właśnie była czytana historia. No i będzie pytanie, dzieci dostaną. Tam będzie odpowiedź. Jeśli odpowiedzą dobrze, dostaną pieczątkę i biegną do następnego punktu. Możemy pokazać taką przykładową mapkę? Tak. To jest mapka, którą będą właśnie przymierzać nasze... Tak, tu jesteśmy na Kościelisku. Są oznaczone flagami różnego rodzaju punkty przystankowe. Kończycie z ogniskiem na cegielni. Tak, tam będzie wręczenie pucharów i nagród, na które serdecznie zapraszamy. Pokażmy jeszcze tą kartę startową. Kartę startową każdy będzie miał. Tak wygląda karta startowa. To jest miejsce, gdzie mają wypisane imiona i nazwiska. Tu będą czas, na którym będą mieli mapę. Tu będą punkty w formie właśnie pieczątek. No i tu w sumie 13 punktów. 13 punktów i tu będą zliczane punkty wszystkie, które zdobędą. No niestety, jeśli ktoś ich nie zdobędzie, to będzie miał kreskę postawioną. No i niestety. Następnym razem. Następnym razem. Jakie pytania mogą być ciekawe dotyczące unitów tutaj? A jeśli chodzi o pytania, to mamy bardzo ciekawe. Nawet mogę pokazać, mamy taki test. I tutaj na przykład pierwsze pytanie, to ile w Łomazach było wyznań religijnych? Jest pierwsze. Ile ich było? Aż 4. Chciałem to powiedzieć. Na przykład takie musieliśmy trochę pomieszać pytanie. Planety Układu Słonecznego? Tak, bo no, idzie dużo młodzieży, no a oni wszyscy się interesują historią Łomas, więc musieliśmy trochę pomieszać. Czyli się interesuje się astronomią? No, są różne pytania. Na przykład jest, napisz wzór na pole koła i kwadratu. Ja dziękuję. My chyba z kolegą w tym momencie musimy kupić bułeczki dla babci, także trochę się śpieszymy. Sporo osób bierze udział dzisiaj w tym wydarzeniu. No niestety było zapisanych 26 drużyn. Zostało nam 5, dlatego że większa połowa szkoły jest na kwarantannie od piątku. No i się nam drużyny wykruszyły, ale... Właśnie, czy są może pytania w quizie dotyczące koronawirusa? No nie, nie mamy. Szczęście. Także no my tak staramy się już aż tak tego nie wywyższać, tego koronawirusa. Czego wam życzyć? Nam udanego biegu, a przede wszystkim im. To bieg czy to marsz? To jest marsz o biegi. Można iść i można biec, żeby było szybciej. No kto pierwszy, ten lepszy. Liczy się czas, ale też właściwe odpowiedzi na tak, te punkty. Tak, oczywiście, że tak. Także no my im życzymy przede wszystkim udanej zabawy, bo to jest najważniejsze. Czego wam wszystkim życzymy. Dziękujemy za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.